przywitajmy bohaterów drugiej części konferencji. A są nimi Filip Bączkowski, Marcin Polish Zombie Wrzosek, Patryk Wielki Bu Maszak, Stormin Norman Park, Maciej Gieras Bandurski, Dawid Crazy Załęcki, Jarosław Pasza Biceps Jarząbkowski, Krzysztof Diablo Włodarczyk. Pierwsze pytanie od razu do Kierasa. Nie podajesz ręki, Diablo? No nie podałem ręki, dlatego że oglądałem jego wywiad u Mateusza Borka. Nieładnie się wypowiadał na temat Patryka i zawodników, którzy walczą we free fightach. Do mikrofonu tylko. We free fightach, którzy walczą, bo i nie wiem, czy wiesz, Patryk Bandurski to jest mój syn, a lewą możesz, tak jak mówiłeś, bandurę lewą, a Kasiusza prawą. Lewy na górę, prawy na dół u Kasiusza, a samą lewą to, ręką. To lewą ręką albo prawą to ty co możesz zrobić w domu, jak dojdziesz do chaty. Tak? Albo gdzie chcesz. Słuchaj, pokazałeś, że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we free fightach. Oni zapierdalają też na macie, ciężko trenują. A ty jak jesteś taki kozak, to powinieneś się bić o mistrza świata, a jak nie, to kurwa szpilka za tobą czeka. To tyle w tej sprawie. Jak byś odpowiedział, Krzysztofie? Witamy we Free Fightach. Widzę, że idziemy na ostro troszeczkę. Słuchaj, nie wiem, kto jest kogo synem, kto ile ma dzieci i tak dalej, to mnie nie obchodzi. Słuchaj, dobrze wiesz, kto jest moim synem, bo... Nie wiedziałem, totalnie nie wiedziałem. Proszę? Totalnie nie wiedziałem, że to jest twój syn. Bo rozmawialiśmy, jak byliśmy na zdjęciach, mówiłem ci, że trenowałem bandurę do walki z Tomaszem Adamkiem. Pamiętasz? Nie, ale nie mówiłeś mi, że to jest twój syn. A kto? Nie mam pojęcia, może kolega? Dobra, może się, bo nie będę ci przeszkadzał. Nie mam pojęcia. Słuchaj, jeśli cię uraziłem, to cię bardzo przepraszam. To tak. Syna nie, twojego... Nie mnie, tylko syna i... Syna twojego też, ale czekaj, jeśli... Czekaj, mogę dokończyć? Pozwól i dam tobie się wypowiedzieć. I Tomka Adamka też potraktowałeś tak średnio, bo ujmując mojego umiejętności, a dla mnie on jest o niebo lepszy od ciebie, a potrafi się wypowiadać o zawodnikach z szacunkiem. Okej, no takie jest twoje zdanie i szanuję twoje zdanie jak najbardziej. Niech tak będzie. Okej. Kurde, no zawsze możemy to, jak to się mówi, zweryfikować na ringu, jak to się mówi i tyle. No. To tu dużo mówić. A propos obrażać i gadać. Jeśli tak uważasz, to możemy założyć rękawice i spotkać się na ringu. I wtedy ocenisz, sam ocenisz, zobaczysz to, jakie ma umiejętności. Wiesz co, no jak chcesz założyć rękawice, to czeka Artur Szpilka, bo ja raczej nie, bo jestem za słaby. Ale możemy się gdzieś sprawdzić, jak chcesz. Nie? Niekoniecznie w rękawicach. Panowie, to może zróbmy wam po prostu face to face, pójście sobie w oczy. Nie, ja nie będę walczył. Ja mam jedną tylko walkę i no Diablo jest do mnie, no nie oszukujmy się, za dobry. Tutaj się oberwało jeszcze jednej osobie, Krzysztof, bo ty potem dałeś też wywiad dla MMA.pl, gdzie zostałeś zapytany o swojego aktualnego rywala, czyli Paszę. Pasza, na pewno widziałeś te słowa Krzysztofa, gdzie nazwał, że jesteś pseudopopularny. No, nazwał cię anonimem dokładnie. I też właśnie chciałbym, żebyś to rozwinął teraz. Nie nazwałem go dokładnie anonimem, tylko on jest, jakby można powiedzieć, w świecie, przepraszam Jarku, ale taka jest prawda, w świecie ja nie uznaję, możesz mnie poprawić, nie wiem, chociaż dobrze z tego, co słyszałem, dbasz o sylwetkę, trenujesz. Krzysiek, robisz sobie wrogów tutaj. Podejmujesz, jakby można powiedzieć, wyzwania na sali, na siłowni. Ale nie oszukujmy się, e-sportem, nie można tego nazwać sportem.
przepraszam cię bardzo, z pełnym szacunkiem do ciebie, ale to jest jakby zabawa. No, sam troszeczkę grałem, nie za dużo, bo tylko może, nie wiem, jedną grę, albo ze dwie, albo trzy. Krzysiek, myślałem, że twój pseudonim w ogóle Diablo wziął się z gier i... Nie do końca, nie do końca. On powstał w 2002 roku, w 2001-2002, jakoś tak, więc jeszcze chyba nie było pseudonimu Diablo na grze. Czy jestem pseudopopularny, to nie wiem, ale przez 15-20 lat budowałem swoją społeczność dość mocno, nie tylko w Polsce i na całym świecie, więc nie wiem, czy do dziś, czy do wczoraj myślałeś, czy ja jestem, nie wiem, szachistą czy rowerzystą. Nie zapoznałeś się z moją jakby całą karierą e-sportową. No, też obraziłeś, myślę, że dość kilkumilionową jakby bazę graczy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nazywając to tam, porównywając do rzucania jakimiś kamykami. Nieważne, czy to jest rzucanie kamykami, czy rzucanie papierem do celu, ale czym chcesz zostać mistrzem świata, to musisz poświęcić na to setki godzin i to przerobić. I jedni mają takie hobby, drudzy mają inne źródło utrzymania. Więc myślę, że ten temat to jest rzeka, ale e-sport jest na tyle rozwiniętym jakby już swoją jednostką, że zostawmy e-sport i e-sportowców, a sport dla sportowców, bo to jest temat rzeka. To jest twoja jedna, jedyna walka we Flikach. Ty już to pierwsza powiedziałeś. Pierwsza i ostatnia, pierwsza, tak? I ostatnia podobno. Tak, powiedział mój menadżer. Menadżer tak powiedział, tak ma być. Chyba idealny przeciwnik na tą jedną, jedyną walkę. Nie, no zajebiście, nie? My nie, jakby wiecie dobrze, że my nie odmawiamy nazwisk, także od razu się zgodziłem na Dawida. Normalny chłop, dobrze się bije przede wszystkim. Dla mnie myślę, że to jest jakieś wyzwanie. Także jest okej. Okay. A ty, Dawid, jak traktujesz? No bo no nie widziałeś walk Kierasa, także dla ciebie to jest wielka niespodzianka, to co się stanie w klatce. Tak, dokładnie. Nie widziałem. Wiem, że chłop ma też bardzo duże doświadczenie w boksie, także wyszkolił tam paru chłopaków też. Sam trenował, kiedyś walczył. Co? Mi zabrano nogi, także to jest dla mnie kolejne wyzwanie, bo bez nóg teraz będę musiał się widzieć, że nogi są moim w sumie atutem. Lubię nóg używać. No to mówię, no wyzwanie. Ale z drugiej strony w końcu dostałem takiego rywala, można powiedzieć, z równymi szansami będę wchodził do oktagonu, a nie z znowu jakimś Goliatem. Grubasem. No, on chyba jest taki grubas. Już następną ofiarę, też znowu lekkiego. Także wiesz, ostatnio było 40 kilo więcej, teraz będzie waga podobna, więc mam większe szanse na to, żeby się dobrze pokazać. Słuchajcie, tutaj chyba naturalnym takim też zestawieniem, nie wiem, czy był taki pomysł, dwóch na dwóch. Ty ze swoim synem, ty ze swoim synem. Znaczy ogólnie mi tak na razie nie oferowano. Słyszałem, że tam po internecie chodziły takie komentarze. Także, ale chyba, żeby było dwóch na dwóch, to najpierw musielibyśmy my stoczyć walkę, potem młodzi stoczyć walkę, a wtedy chyba ewidentnie byłoby najlepiej z dwóch na dwóch, jeżeli już miałoby do tego dojść, bo to było najrozsądniejsze, nie? Kurczę, ja jednak... Nigdy nie mów nigdy. Tak, właśnie mówiłem, że nigdy nie będę mówił nigdy, ale no... Czas pokaże. Raczej do takiej walki nie dojdzie dwóch na dwóch. Niech Patryk się bije osobno. Ja gdybym miał walczyć, to też bym wolał osobno. Nie chciałbym jakby, wiesz, dwóch na dwóch to jest taka bójka. Potem ja gdzieś tam odpadam na przykład i w dwójkę na Patryka. Kurczę, średnio, o ile by tak było, średnio by mi to byłoby oglądać, no kurwa, bym musiał wpaść z powrotem do tej klatki, a tego byśmy nie chcieli, bo tak, no co mam ci powiedzieć? Rozumiem. Buła, jak to jest? Jeszcze niedawno mówiłeś, że w MMA nie może zawalczyć, operację kręgosłup, a tutaj powiem ci szczerze, dostałeś bardzo mocnego rywala, Normana Parkę, który, no to jest kawał zawodowca i to jest też mocny zapasior. A jak wiemy, zapasy i jakiś chory kręgosłup, no to gryzie się bardzo mocno. Ale z tego... Hubert, doinformuj się. To bijemy się w boksie. Ja dostałem wcześniej informację, że w MMA. A to już wiem, dobra. Jednak boks, małe rękawice. No to teraz odbijam pytanie... Hubert, do konta. Do Normana. Norman, to czy ty nie boisz się formuły bokserskiej z tak wielkim gościem, jakim jest Buła? Ta osoba, która siedzi obok ciebie, czyli Dawid Zełenski, bił się już właśnie z Bułą, no i odbijał się od niego jako ściany. He's not me, I'm a different fighter. I have different attributes. I've got good conditioning, good chin, good IQ, good tactics. I think he was injured. He got injured in the fight. I don't know if it was like proper TKO. I think it was injury, but he's not fighting Dennis or he's not fighting his dad. He's fighting a different animal. Someone who's going to keep coming. I take his punches, suck the energy out of him, take him to the deep water and drown him.
No tak, walczył, ale to był zupełnie inny zawodnik. Ja jestem zupełnie innym zwierzęciem, z którym on będzie walczył. Mam zupełnie inne nastawienie, inne warunki fizyczne, mam zupełnie inne IQ, mam świetną taktykę. A z tego, co wiem, to w ich walce było jakiś uraz, jakaś rana. To nie było takie pełne KO, także ja nim nie jestem. Ja jestem zupełnie innym zwierzęciem. Ja będę przyjmował twoje ciosy, dam sobie z nimi radę, a potem wezmę, zaciągnę cię na głęboką wodę i cię po prostu utopię. No dobrze, panowie, to w sumie to jest walka Dawida z Goliatem, także zapraszam was na środek, zróbmy wam face to face, pokażmy naszym widzom różnice w tych warunkach fizycznych. Przypominamy też, że przy okazji tej gali będą dwie konferencje, a jest to pierwsza z nich. Tak, i kupujcie bilety na PGE Narodowy, fame.ma.tv. Walka wielkiego bui z Torbina odbędzie się w formule boksu w 15-minutowej pojedynczej rundzie. What minute you finish me in? Which time? W której minucie mnie wykończysz? W jaki to będzie czas? Zobaczysz. Which time you finish me? You will see. Oh, yeah. I do publiczności. Box in position. Do publiczności. Słuchajcie, wielkie brawa, Norman Park, wielki bu, formuła MMA, box, małe rękawice, jedna runda, 15 minut. No dobra, Filip, to wracamy do ciebie. Znalazłeś tego screena? Jak mi Marcin... Znalazłeś jak tego screena? Tak, jak mi Marcin wypierdoli, to mój łeb znajdzie się w którymś tam rzędzie. To o to chodziło. Jak ja cię wypierdolę, to twój łeb będzie w drugim rzędzie, tak? W którymś tam rzędzie. No może tak napisałem, faktycznie. Masz teraz... Hej, ale mam pytanie. Po co wysyłasz na mnie tą swoją dziupkę, tego łysego kondona? Nie będę go promował tutaj, więc możesz sam powiedzieć, jak się nazywa, żeby cię bronił. To nie wiem, o kim mówisz. Syna Najmana. To nie wiem, o kim mówisz. To nie, ale to twoje widziałem w internecie. Knock his fake teeth. Ale już zaczepiłeś Normana, wiesz, Marcin, słuchaj. Za 6 tygodni na Narodowym, wiesz, poczekaj na mnie, jeszcze później Norman i tak dalej, ustawiasz kolejkę, a to się może różnie skończyć. Twój łysy przydupas, który kurwa się pruje do mnie, a potem się mówi, nie, za 2 miesiące, bo ja jestem kontuzjowany jeszcze, kurwa. No to pochuj wychodzisz przed szereg, kurwa, nędzy. Pochuj, znaczy po co go prosić, żeby ci pomógł. Chodźcie, panowie, face to face. Zróbmy wam face to face. Jak głowy mają latać po rzędach, no to sprawdźmy to. Wiesz, on kurwa... Trafiłem. Nie. Stringi ci przeciwidują przez spodnie, kurwa. Nie mam majtki. Leci bliżej. Weź mu kurwa rękę. Panowie, idą publiczności. Marcin Wrzosek, Filip Bątkowski, formuła MMA, boks, małe rękawice. Wielkie brawa. Dobra, panowie. I wracajcie. To była druga część konferencji przed Fame 22. Zaraz, słuchajcie, mam ostatni, trzeci panel. Oglądajcie, bo mamy dla was naprawdę świetną niespodziankę. Wjeżdżam z pradawnym manifestem, gdzie mówili swoje zdanie, pierdolili konsekwencje. Tylu wada z